Dzień dobry wieczór, jest 26 dzień czerwca, do końca roku pozostało 188 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Dawid, Jan oraz Pelagia. Wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast na świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Odcinki mojego podcastu możecie również posłuchać na platformie Spotify. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska. Rok 1794. To insurekcja kościuszkowska i porażka powstańców w bitwie pod Sołami. Bitwa powstania kościuszkowskiego stoczona 26 czerwca 1794 roku, zakończona porażką wojsk polskich. Do starcia doszło, gdy polskie oddziały, około 4000 ludzi pod dowództwem generała Jasińskiego, maszerujące na Oszmiany, napotkały na siły rosyjskie rozłożone obozem pod Sołami. Rosjanie rozmieścili siły w dwóch obozach na przeciwległych brzegach rzeki Oszmianki. Główne siły polskie odrzuciły rosyjską straż przednią wysuniętą pod Żuprany w kierunku na Soły, a następnie uderzały na większy obóz rosyjski znajdujący się na lewym brzegu. Po zażartej walce generał Jasiński zdobył Soły. Tymczasem wydzielony oddział pułkownika Grabowskiego przeprawił się na prawy brzeg rzeki i zaatakował mniejszy z obozów rosyjskich. Rosjanie wycofali się pod naporem Jasińskiego, przeszli na drugi brzeg, niszcząc za sobą przeprawy i uderzyli na siły Grabowskiego. Odcięty generał Jasiński nie mógł przyjść wydzielonemu oddziałowi z pomocą, w wyniku czego siły Grabowskiego zostały rozbite i straciły działa. Wieczorem Polacy wycofali się do Słobudki, a następnego dnia do Szumska. Rok 1971. Około godziny 19.50 piorun uderzył w magazyn ropy naftowej rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Po godzinie pierwszej nastąpił wyrzut płonącej ropy, w wyniku którego zginęło 37 strażaków i osób biorących udział w akcji. Pożar ugoszono po ponad 70 godzinach. W niedzielę 27 czerwca około godziny pierwszej w nocy w akcji było 18 sekcji zawodowych i 24 sekcje OSP. Był zaplanowany generalny atak na źródło ognia. Sądzono, że po przejściu do działań jednostek z ciężkim sprzętem po kilku godzinach pożar zostanie ugaszony. W czasie gaszenia do zbiornika 251 dostało się kilkadziesiąt tysięcy litrów wody, które były podgrzewane przez palącą się na tacy ropę. Około godziny 1.20 woda ta osiągnęła temperaturę wrzenia i zaczęła przedzierać się ku górze zbiornika. Podnosząc lżejszą ropę naftową spowodowała jej wyrzut na odległość w niektórych miejscach nawet ponad 200 metrów. Część ropy wylała się do tacy zbiornika, powodując jej przepełnienie i wylanie płonącej piany poza obławienie. Popłynęła ona torami w kierunku elektrociepłowni na drogi wewnętrzno-rozakładowe i do tacy zbiornika 254. Piana na drogach, mając kilka metrów wysokości, zakrywała ludzi, wozy, sprzęt gaśniczy, niszcząc wszystko na swojej drodze. Kilka chwil później nastąpiła druga eksplozja zbiornika 254. Podczas obu erupcji zginęły prawie natychmiast 33 osoby. Temperatura była tak wysoka, że poparzeniom ulegli ludzie stojący nawet sporej odległości od zbiorników. W wyniku odniesionych ran i oparzeń zmarło jeszcze w ciągu kolejnych 2 miesięcy 4 ratowników. Razem liczba ofiar nocnego wybuchu zbiorników to 37 osób. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1522. Turcy rozpoczęli oblężenie należącej do Joannitów wyspy Rodos. 26 czerwca 1522 roku około 300 statków tureckich dobiło do wyspy, wysadzając na lot ogromną liczbę żołnierzy. Liczbę osmańskiej armii inwazyjnej szacuje się na 160 tysięcy ludzi, a także 10 tysięcy doświadczonych janczarów. Rozpoczęła się blokada wyspy i portu Rodos. Od czasu ostatniego oblężenia w roku 1480, a także po trzęsieniu ziemi w roku 1481, Joannici znacznie rozbudowali swoje umocnienia obronne. Twierdzę opinał potrójny pierścień murów obronnych.
Dostęp do portu od strony morza zagradzał olbrzymi łańcuch, za którym chroniła się flota joannitów. Rycerze podzielili obronę na kilka części, powierzając poszczególne odcinki różnym dowódcom. Strony północno-zachodniej miasta bronili rycerze francuscy, dalej znajdowali się Niemcy, Hiszpanie, Anglicy i Prowansalczycy. Południowo-wschodniego odcinka obrony strzegli Włosi. Łącznie w mieście znajdować się miało około 180 odłamów zakonu rycerskiego w sile kilku tysięcy ludzi. Głównym dowódcą obrony miasta był wielki mistrz Philippe de Villiers de la Isle Adam. Rok 1940. W ZSRR zniesiono kalendarz radziecki. Kalendarz wprowadzony w ZSRR 1 października 1929 jako kalendarz pomocniczy obok obowiązującego kalendarza gregoriańskiego, od 1 grudnia 1931 wielokrotnie zmieniany, ostatecznie zarzucony 26 czerwca 1940 roku. Nie był jednak głównym kalendarzem używanym w ZSRR, był stosowany jedynie na terenie zakładów przemysłowych w celu organizacji Dnia Pracy i Dni Wolnych. Nie był wykorzystywany w życiu codziennym ani na terenach wiejskich. Układ nie był identyczny jak w kalendarzu gregoriańskim, od którego różnił się jedynie długością tygodnia wynoszącą 5, a potem 6 dni. Zasadniczo numeracja, jaka była kontynuacją systemu gregoriańskiego, lecz niekiedy stosowany dodatkowy zapis licząc lata od rewolucji, na przykład 48 rok Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Zapis taki pojawił się niekiedy w kalendarzach, także w latach późniejszych, po rezygnacji z kalendarza rewolucyjnego. Ostatnie takie frazy pojawiły się w niektórych kalendarzach na 1991 rok. W latach 1929-1931 tydzień składał się z 5 dni. W szczególny sposób wyznaczono dni wolne od pracy. Robotnicy byli podzieleni na 5 grup, którym przydzielono poszczególne kolory: żółty, różowy, czerwony, fioletowy i zielony. Zaś każda taka grupa miała wolne innego dnia. Reforma ta była bardzo niepopularna, jakkolwiek bowiem zwiększyła ogólną liczbę wolnych dni w roku o około 27%, to znacznie skomplikowała stosunki społeczne, zwłaszcza rodzinne, gdyż wolny dzień członków rodziny mógł przypadać innego dnia. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkie i narka! Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.